Teraz się dopiero zacznie. Teraz będzie bieganie. Teraz będzie druga część biegania po Central Parku, ta bardziej właśnie rozbudowana. Tu jest masa ścieżek, masa przejść i tym podobnych jakichś zakamarków, gdzie mogą być skrzynie. Gdy przechodzicie na następnej scenę, właśnie pojawia się ta tajemnicza dziewczynka mała, którą już spotkaliśmy wcześniej w operze. O, tam jest skrzynia na górze na podejście, warto do niej zajrzeć. Więc będziecie mogli się kierować przez Central Park, podążając właśnie za tą tajemniczą dziewczynką. Aczkolwiek ja wam zaprezentuję trochę alternatywną opcję przejścia tego etapu. No ale najpierw jakiś... co to jest? Misiek? Chyba misiek. Dobra, misiek, chodź tu. Żebyś nie fikał, bo mi się nie podobasz. Ehe, nie trafiłeś. Dobra. Mamy pasek i ładujemy. O, misiek, dwa razy za 30 parę. Siadł misiek, niedobry. No. W jednej z tych budek tam z tyłu, jak nie trudno się domyślić, jest telefon. O, właśnie miga. Więc jeżeli ktoś by chciał, może sobie zapisać grę. A ja biegnę dalej. Dobra, tajemnicza dziewczynka pobiegła w tą alejkę. A ja sobie pobiegnę inną drogą. Tak jak mówiłem, pokażę wam trochę inną, alternatywną drogę wyjścia z tego labiryntu. Bo niekoniecznie właśnie trzeba podążać za tą dziewczynką. Jeśli będziecie za nią podążać, to ominie was no, kilka fajnych lokacji, których tutaj w sumie no, szkoda by pominąć. Właśnie o takich powodów jak ta skrzynia. Tych skrzyń jest tutaj dosyć sporo, więc jeżeli macie czas, macie cierpliwość ganiać po tym Central Parku, na pewno fajne rzeczy z niej wyłowicie. A ja dostałem teraz o narzędzie, super. Znaczy z niej, z tych wszystkich skrzyń, które tutaj znajdziecie. Będziecie mogli naprawdę fajne rzeczy powyciągać i właśnie dlatego warto przejść alternatywną drogą. Można iść w lewo, można iść w prawo, a jak widzicie dosyć spore możliwości. Te wszystkie lokacje, gdy przeszukacie, na pewno się nie zawiedziecie. To mogę gwarantować. Dobra. To na pewno coś na nas czeka. A, tak jak myślałem. Cztery ptaki. No pięknie. Dobra, jak są cztery, to zrobimy tak. Pierwszego zdmuchniemy, bo się napatoczył. A resztę sobie ustawimy w jednym miejscu. O! Aj, aj, błąd. Błąd. Źle. Dobra. No nie no. Dobra. Na szczęście ptaki za dużo energii nie zawierają. O, i przy takich kill 2. Super. Heal 2 się przyda. To jest jednak fajna rzecz. Uzdrowienie za pomocą energii Parasite. No ale jak mówiłem wcześniej, uzdrawianie pierwszego i drugiego poziomu jest no w sumie takie sobie. Dopiero trzeciego poziomu daje naprawdę niezłego kopa. Bardzo dużo energii jest wracanej. Mostek. A na mostku pewnie coś na nas czyha, bo jak żeby inaczej. No, oczywiście. To by było za łatwo, gdyby to nic nie czyhało. Dwa węże i misiek. Dobra. To zrobimy tak. Uciekniemy. O, chłopaki zaatakowali. Oczywiście nie trafili. Strzelimy miśkowi. A wężami się zajmiemy zaraz. O, i teraz misiek ma. Nie trafił. Zbliżymy się kawałek i jedziemy. I jednego nie ma. Misiek, nie? No, nie trafił. I drugiego z bliska. Brawo. No i pięknie.
uciekł. Nie trafił. To powinno go wykończyć. Dokładnie. O! Bardzo ładnie, zabieram wszystko. Amunicję i lekarstwo na truciznę. Ile mamy? Dwa miejsca wolne. Tym razem ma opiszony. No dobra. Bierzemy się za jednego chociaż. Rzuciłem mu spowolnienie. A, ten trafił. Nic to. O ty, łobuzie. Za karę masz. No znowu trafił. A ten jeszcze mnie... No nie, no co tu się dzieje w ogóle? Dobra, jednego nie ma, a drugiemu też. Damy coś. Co będzie chłopak? Nie trafimy. Chociaż... Nie, nie trafimy. Teraz go trafię. Pięknie. Dobra, teraz tak. Możecie przejść górą, bo tu jak widać są schody. Albo dołem. A ja w międzyczasie... się podleczę. No, pięknie. Super po prostu. Ja sobie pójdę górą. Co tym razem? A te ślimaki, czy inne jakieś. No dobra. Będą mnie tu z bicza smagać. O, i pierdzą jeszcze na dodatek. Co za stworzenia. Z dwojga złego, czy oberwać tym ich zielonym szajsem, czy... O, tym pierdem, czy... Z tych ich czułków, to lepiej oberwać z czułków. Ten pierd powoduje zatrucie. O, właśnie. Ale się wpakowałem. No dobra. Użyjemy itemu. Zwolni się przynajmniej miejsce. A na dodatek się uleczymy. Dobra. Ohohohoho. No. Było blisko. Było blisko. Chłopaki se tu nieźle poczynają. Ale... Wszystko do czasu. No i jeszcze mnie trafił, ledwo się uleczyłem. Co za. Tego dobijemy. Przynajmniej już nie będzie nam przeszkadzał. A temu ładujemy. Ha! Idealne ustawienie. Zauważcie, że te chmury się utrzymują. To jest ciekawe, nie? One się chyba utrzymują w zależności od tego, w jakiej odległości jesteśmy od nich. Aj, niewiele brakowało. Żeby bonus points nabiło nam stówę. No dobra. Biegniemy dalej. Jeśli się nie mylę, tam na dole jest skrzynia, jeśli przejdziecie pod tym właśnie mostem. No ja już się tam nie będę wracał. Raczej nic ciekawego się tam nie znajdzie. Może jakiś medykament, ale zakładam, że dam radę. No i dobra. Tutaj, jak widzicie, jest telefon. Ale zanim do niego dojdziecie, czeka was walka. Jeśli ktoś nie czuje się zbyt pewnie, może sobie tutaj skorzystać z tego telefonu i zapisać grę, gdyż jest to ostatnia szansa na zapis. Po tej walce bowiem spotkacie się z bossem. A ja tymczasem... No właśnie. Stojąca chmura pierdu. Ustawienie taktyczne i ładujemy. Nie trafiłeś. Dobra, znowu złom. Ale go zostawię. Amunicja mnie bardziej interesuje. I tak. Po tej walce, teraz gdy przejdziecie dalej,
Czeka was walka z bossem. No ja akurat tutaj już nie zapiszę gry. Tak jak mówiłem, przejdę cały ten dzień bez zapisywania.